Szczerze, że jeżeli by to ode mnie zależało, to jak najbardziej starałbym się, aby trener Smuda został, bo jednak od niego otrzymałem dużo wsparcia i nie ma co ukrywać. Na pewnego typu analizę i na pewnego typu rzeczy przyjdzie czas. Te mistrzostwa, to jak zagraliśmy, oczywiście w pewnym sensie burzy to ten dzisiejszy mecz i to jak to dzisiaj wyglądało, aczkolwiek wydaje mi się, że wielu Polakom przysporzyli mi wiele chwil radości. Jak dzisiaj jechałem na stadion, jak widziałem, ilu Polaków wyszło, ilu nas wierzyło. Z mojej strony, pewnie ze strony chłopaków, wielkie, wielkie słowa podziękowania za to, co przeżyliśmy wspólnie z kibicami, z wami, bo w pewnym sensie wy też jesteście tworem tego wszystkiego, tego, że ludzie wychodzili, że jest taka atmosfera wokół kadry, jaka jest. Wracając do meczu, na pewno, szczególnie w pierwszej połowie, mogliśmy pokusić się o to, aby strzelić bramkę. Niestety nie udało nam się to. W drugiej było już tym gorzej z racji tego, że staraliśmy się grać długie piłki i Czesi naprawdę dobrze się ustawiali na te drugie piłki. Niestety wykorzystali naszą w pewnym sensie nasz błąd i strzelili bramkę. Wychodząc na drugą połowę, zakładaliśmy to, że musimy zagrać bardziej ofensywnie, bo ten remis w sumie nam nic nie dawał. Mogliśmy równie dobrze grać tak samo jak w meczu z Rosjanami i starać się za wszelką cenę utrzymać ten remis, ale to nam i tak totalnie nic nie dawało. Straciliśmy bramkę, przegraliśmy 1-0. Oczywiście ocena tego wszystkiego może być negatywna, aczkolwiek wydaje mi się, że kilka pozytywów w tym wszystkim było i na przyszłość możemy wyciągać z tego przyzwoite wnioski, dobre wnioski. Trzeba to wszystko przeanalizować i to, co dzisiaj w pewnym sensie straciliśmy, może prezentować w przyszłości.